Drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki. Jakiś czas temu dostałem prześliczny komentarz dotyczący pochwiczanek, pochwicy i mnie osobiście też. Przyznaję, że ucieszył mnie on ogromnie. Pewna niewiasta wyraziła się w ten sposób, że jeżeli kobieta ma pochwicę, to dlatego, że za partnera ma takiego dziadka jak ty, Andrzeju. Tak o mnie powiedziała. I kochane, umiłowane pochwiczanki, trafiła w samo sedno. Ona trafiła w dziesiątkę. Powtórzyła dokładnie to, co ja staram się wam przekazać w sposób delikatny. Bo jeżeli kobieta ma pochwicę, to zasadniczą przyczyną tej pochwicy, w 98% przyczyną tej pochwicy jest jej partner, a nie ona sama. Bo jeżeli partner jest takim dziadkiem jak ja, a może nawet lepszym, to nie wystarcza, żeby mieć udane współżycie seksualne. W swoim życiu samej mieć udane współżycie, to do tego potrzebny jest partner z prawdziwego zdarzenia, a nie taki dziadek jak ja oczywiście. I dlatego, drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, przyjrzyjcie się wpierw, przyjrzyjcie się, czy wasz partner jest tylko o ciupinkę lepszy ode mnie, bo jeżeli jest tylko o ciupinkę lepszy ode mnie, to szansa jest niezwykle mała. Ona trafiła w samo sedno, bo przyznaję wam, drogie ukochane, umiłowane pochwiczanki, partner to jest podstawa nie tylko udanego współżycia i życia, ale również szczęścia. Już nie mówiąc o czymś takim jak orgazm jednoczesny, to znaczy w tym samym miesiącu i ona, i on.